Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Kronikę sportową rozpoczynamy od wizyty w Melbourne, gdzie trwa Australian Open, pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisowy. Na miejscu jest Cezary Guriew. Bohaterem dnia Brytyjczyk Andy Murray. Przepraszam, Sir Andy Murray. Był lider światowego rankingu, pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 i 7-6. Andy w decydującym secie obronił piłkę meczową. Włoch to jeden z obecnie najlepszych tenisistów świata, ale 9 lat starszy Brytyjczyk zagrał jak za najlepszych lat. Przypomnę, przed laty 11 razy grał w wielkoszlemowych finałach, 3 z nich wygrał, 2 razy zdobywał złote medale olimpijskie. Murray, grając ze sztucznym biodrem, po blisko 5 godzinach walki odniósł w Australii 50. zwycięstwo. Czuję się zmęczony, ale zastanawiając się nad tym meczem, muszę powiedzieć, że miałem dużo czasu, aby przetrwać. To było naprawdę świetne spotkanie. W końcówce trzymałem się bardzo dobrze, zwłaszcza jak rywal wydawało się, że uciekał ode mnie. Mam tutaj na myśli jego serwis i sposób gry. Wydaje mi się, że stworzyłem sobie dużo szans, aby wygrać. Gdybym w trzecim secie wykorzystał jedną z okazji na przełamanie serwisu rywala, to wynik mógłby być nieco inny. Stworzyliśmy dobre widowisko i cieszę się, że wygrałem. Yeah, really happy to get through. Andy Murray ponownie pracuje z Iwanem Lendlem, z którym odnosił największe sukcesy. I mean, it's difficult for me to put my finger on it, but I mean, obviously past success that we've had. Trudno właściwie jest określić, dlaczego tak się dzieje. Sukcesy, które odnosiliśmy w przeszłości, stworzyły, że mam zaufanie do naszej współpracy. Największe triumfy odnosiłem, gdy Iwan był w moim teamie. On zawsze będzie dążył do tego, żeby wydobyć z mojej gry to, co najlepsze. On doskonale wie, co trzeba zrobić, aby być na szczycie. Robił to, gdy był zawodnikiem i wtedy, kiedy ze mną pracował. Nasz związek dobrze działa. Rywalizacja na kortach w Melbourne Park została dziś storpedowana z dwóch powodów. Najpierw ze względu na upały na 3 godziny zostały wstrzymane mecze na bocznych kortach. Potem mimo 35 stopni Celsjusza stwierdzono, że wilgotność i promieniowanie pozwalają grać, ale za chwilę zaczęło mocno padać. Ostatecznie mecz Magdy Linet z egipcjanką Majer Sheriff został przełożony na jutro. Polka wydaje się być faworytką. Przede wszystkim, co wydaje mi się po obserwowaniu jej wyników, jest to, że ona po prostu bardzo lubi grać na mączce, gdzie jest troszkę wolniej. I myślę, że to będę starała się wykorzystać. Umiem, wydaje mi się, trochę lepiej dopasować się do szybszych warunków. Zobaczymy też, jak wyjdę na kort i jak będzie pasować mi jej piłka, jak będziemy się obie czuć. Ale wydaje mi się, że będę umiała to po prostu wykorzystać. Dziś dużo zamieszania, niedogodności, ale Magda Linet chwali organizatorów. To jest chyba jedyny wielki szlem, który faktycznie z roku na rok ma jakąś taką widoczną zmianę. I do tego też jako osoba, która jest w Radzie Zawodniczek, widzi, że oni faktycznie są chętni do rozmów z zawodnikami i biorą nasze gdzieś tam małe podpowiedzi naprawdę poważnie i biorą je pod uwagę. Chociażby też do dystrybucji prize money, tego, co mogło być lepiej nawet po tym właśnie United Cup. I fajnie, że możemy mieć z nimi taką otwartą, ale również taką pełną szacunku rozmowę. I nie jest to monolog, tylko faktycznie jesteśmy w stanie gdzieś tam uzyskać to, co prosimy. Oprócz Magdy Linet, jutro ma zagrać jeszcze troje Polaków. W drugiej rundzie singla Iga Świątek zmierzy się z Kolumbijką Kamilą Osorio i Hubert Hurkacz z Włochem Lorenzo Sonego. Natomiast w pierwszej rundzie debla Jan Zieliński, Monakijczyk i Gonys zagrają z Brazylijczykiem Rafaelem Matosem i Hiszpanem Davidem Vegą Hernandezem. Siatkarki Developresu Rzeszów wygrały dziś z węgierską drużyną Waszasz Obuda Budapeszt 3-1 w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Relacja Bartłomieja Wisza. Plan na to spotkanie był prosty. Zwycięstwo za 3 punkty, które ułatwi drogę do zajęcia drugiej pozycji w grupie i zapewni udział w barażach o ćwierćfinał. Wicemistrzynie Polski stanęły na wysokości zadania, zagrały lepiej niż w Budapeszcie, a co najważniejsze, w odróżnieniu od pierwszego starcia obu ekip, nie straciły nawet punktu. Jeden przegrany set można złożyć na karb zmęczenia ostatnimi wyczerpującymi meczami, zarówno z Koneliano i Chemikiem Police, ale po prawdzie nie miały w nim wiele do powiedzenia przy znakomicie grającej w obronie i na kontrach drużynie z Węgier. Rzeszów wygrał tę drugą partię 25-18 i doprowadził do wyrównania, bowiem na otwarcie gospodynie rozbiły rywalki do 10. W trzecim secie liderka Developresu Anna Kalandadze brylowała na zagrywce i w ataku, a dobry poziom trzymała rozgrywająca Wenerska, stąd bezproblemowe zwycięstwo 25-13. W ostatnim secie wyrównana gra toczyła się na początku. Siatkarki z Budapesztu po dwóch asach serwisowych Fricowej prowadziły 10-8, ale rzeszywianki nie traciły koncentracji, choć do stanu po 21 trwała walka
punkt za punkt. W końcówkach kontry wykorzystywała Orwoszowa, a Kiwka Blagojewicz dała zwycięstwo 25-23 i w całym meczu deweloper z górą 3-1. My chyba mamy zawsze jakieś tam swoje problemy. Magdalena Jurczyk, środkowa bloku deweloperesu. W ostatnim meczu też był problem w drugim secie, dzisiaj tak samo w drugim i wcześniej też było troszeczkę nerwowo, ale no najważniejsze, że potrafimy wychodzić z tych opresji, gdzieś tam spinamy się w tej końcówce i wygrywamy te mecze. I za 3 punkty, bo to było najważniejsze dzisiaj. Dla kibiców chyba najbardziej frapujący był ten 4. set. Tak, myślę, że zbudowało na pewno jakieś tam napięcie, mogło się to podobać, no i na pewno się podobało jeszcze bardziej fakt, że to my go wygrałyśmy, a nie, że doszło do tiebreaka i że znowu straciłyśmy punkty z tym zespołem. Do rangi najważniejszego urasta ten mecz we Francji. Tak, już niedługo tam lecimy, będziemy się teraz w sumie przygotowywać na Wrocław najpierw, później mam jeszcze Bydgoszcz, także ten mecz z Miluzą czasu jeszcze potrzebujemy, żeby się przygotować bardzo do tego meczu. Mamy możliwość zająć to drugie miejsce w grupie. Rozgrywająca deweloperesu Rzeszów, Katarzyna Wenerska. Trzeba było wygrać za 3 punkty, plan wykonany, choć dzisiaj momentami było nerwowo. Z czego wynikały te problemy? No przede wszystkim w tym przegranym drugim secie, ale i w tym 4, bardzo zaciętym, chyba najbardziej wyrównanym w całym spotkaniu. No nie był to łatwy mecz. Rozgrywająca deweloperesu Rzeszów, Katarzyna Wenerska. Mimo, że te 2 wysoko wygrane sety mogą świadczyć o czymś innym, ale no to nie był przede wszystkim, myślę, fizycznie już tutaj ilość meczy. Na pewno nie ułatwia jakby sprawy i myślę, że to gdzieś fizyczność po prostu. W tym drugim secie rywalki o dziwo w porównaniu z pierwszą partią zaczęły znakomicie bronić, wyprowadzać skuteczne kontry, a wy no wpadłyście w taki impas, którego rzadko tutaj kibice oglądali. No myślę, że ten pierwszy wygrany set tak wysoko trochę nas uśpił. No a dziewczyny są bardzo waleczne, zresztą co udowodniły w tym pierwszym meczu, gdzie no straciłyśmy punkt. Więc myślę, że nasza dekoncentracja może trochę zaważyła na tym, że ten set nie był po myśli Budapesztu. Wasz zespół po 4 kolejkach ma zdobytych 8 punktów, to jeszcze nie daje pewności gwarancji awansu z drugiej pozycji, choć blisko jest. No jest bardzo blisko, teraz będziemy pod koniec stycznia miały no, najważniejszy mecz, myślę, tej fazy grupowej z Francją. No i tam trzeba będzie wygrać ten mecz, żeby zapewnić sobie to drugie miejsce. Trzeba przyznać, że były momenty trudne dla was i sama pani chyba o sobie może powiedzieć, że no dzisiaj ta gra była nierówna, ale dobrze, że w tym 4. secie świetne akcje kończące po pani stronie. Dokładnie tak. Cieszymy się, że za 3 punkty. Atakująca deweloperesu Gabriela Orwoszowa. Tutaj w tej grupie jest każdy punkt ważny, żeby awansować. Nasza nierówna gra, nie wiem co to powoduje, może taki po prostu maraton, jakieś zmęczenie się pojawia. Cieszę się, że po prostu w 4. secie ważne akcje skończone i 3 punkty. Co zdecydowało właśnie w tym 4. secie? Jakie elementy w tej pewności siebie w końcówce, że jednak przypieczętowałyście sukces? Ta końcówka była tam porówno, potem tam dużo skończonych ataków było i nie robiłyśmy takich błędów jak w tych poprzednich setach. To mamy 8 punktów, teraz wylot do Miluzy za 2 tygodnie, a później mecz z Imoco Conegliano na wyjeździe, ale to spotkanie we Francji będzie miało bardzo duże znaczenie dla sytuacji, aby utrzymać to drugie miejsce przed barażami. Dokładnie. Tutaj niby wygrałyśmy 3-0, ale też jest to zespół bardzo walczący i na pewno też chcą awansować albo urwać jakieś punkty. Mam nadzieję, że po tym maratonie styczniowym się nie pojawi jakieś zmęczenie i że urwemy tam 3 punkty. A Marek Mierzwiński nie jest już trenerem siatkarek Chemika Police. W jutrzejszym spotkaniu Ligi Mistrzyń z rumuńskim Targowiszte Chemika poprowadzi dotychczasowy asystent Mierzwińskiego Radosław Wodziński. Z kolei koszykarki BC Polkowice przegrały na wyjeździe z Virtusem Bologna 76-89 w meczu 10. kolejki fazy grupowej Euroligi. Mimo porażki Polkowiczanki objęły prowadzenie w tabeli grupy A. Polscy piłkarze ręczni są już w Krakowie, gdzie jutro rozpocznie się 2. runda Mistrzostw Świata. Z naszymi szczypiornistami rozmawia Robert Skrzyński. Pierwsza faza turnieju już za Polakami. Biało-czerwoni w katowickim Spodku doznali 2 porażek. Jednej po walce z Francją i drugiej zawstydzającej ze Słowenią. Oraz po nerwowym meczu pokonali Arabię Saudyjską. To nie był nasz dobry czas, mówi prawy rozgrywający polskiej reprezentacji Michał Daszek. Musimy bardzo poprawić naszą grę i myślę, że gdzieś tam zmazać tą plamę z Katowic. Będziemy chcieli pokazać o wiele lepszą grę i w końcu odzyskać ten nasz charakter, który gdzieś troszeczkę utraciliśmy. A tak katowicką część zmagań podsumowuje lewoskrzydłowy reprezentacji Jan Czuwara. Na pewno po tym występie z Francją mogliśmy się spodziewać lepszych naszych występów w kolejnych meczach, natomiast no, wyglądało to tak jak wyglądało. To nie był styl, którego byśmy sobie życzyli. Inauguracja mistrzostw rozbudziła nasze apetyty.
Polacy bardzo długo grali z Francją jak równy z równym, przyznaje to Michał Daszek. Przede wszystkim realizowaliśmy swój plan meczowy i na pewno będziemy chcieli spróbować to odzyskać. Ostatecznie Polacy przegrali 24-26, a w drugim spotkaniu ulegli Słoweńcom 23-32 i byli tylko tłem dla rywali, wspomina obrotowy kadry Bartłomiej Bis. Na pewno u nas zawiodła realizacja założeń taktycznych, bo w meczu z Francją obrona wyglądała naprawdę super. Znowu w meczu ze Słowenią mówiliśmy sobie, że środek ma być zamknięty, a prawie wszystkie bramki traciliśmy ze środka, gdzie wiedzieliśmy, że oni będą bardzo dużo szukać gry 1-1, bo mają super zawodników do tego. I na koniec nerwowy mecz z Arabią Saudyjską, wygrany 27-24. Dał nam co prawda awans do drugiego etapu turnieju, ale nastrojów nie uspokoił i zdaje sobie z tego sprawę również selekcjoner naszej reprezentacji, Patryk Rombel. Cieszę się, że pomimo wszystkich tych przeciwności, które wczoraj nas spotkały i z naszej strony, i z innych stron, my ten mecz wygraliśmy i przystępujemy do kolejnej rundy tutaj w Krakowie, a nie w Płocku. Mimo awansu do Krakowa Polacy mają jednak 0 punktów i chcąc grać w ćwierćfinałach muszą wszystkie mecze wygrać i liczyć na korzystne rezultaty innych spotkań. Wierzy w to Bartłomiej Bis. My cały czas jesteśmy w grze, oczywiście droga jest bardzo trudna, ale nie jest niemożliwa, także pierwsze co musimy patrzeć na siebie, oczywiście jutro jest, wydaje się, najcięższy pojedynek z tych wszystkich trzech, natomiast Hiszpanie też popełniają błędy i też może im się trafić gorszy dzień, także oczywiście my wychodzimy tak do każdego innego spotkania z nastawieniem, żeby walczyć o wygraną, potem Czarnogóra, Iran, zobaczymy jak to się ułoży. Aby wygrać jutro z Hiszpanią, musimy zagrać to, co potrafimy najlepiej, choćby jak w spotkaniu z Francją, przekonuje Jan Czuwara. Uważam, że mamy warunki do tego, co pokazują również te wcześniejsze mecze z Hiszpanami, także myślę, że będziemy dobrze przygotowani i w końcu ta gra zacznie nam się układać tak, jak będziemy chcieli, a nie będzie to zależeć od przypadku. Jutro Hiszpania, w piątek Czarnogóra, a w niedzielę Iran. Te kadry stać na to, aby grać zdecydowanie lepiej, kończy selekcjoner Patryk Rombel. Paradoksalnie, pomimo statystyk, pomimo tego wszystkiego, my naprawdę pokazywaliśmy w wielu meczach, że do tej światowej czołówki brakuje nam niewiele, przy czym to niewiele czasami okazuje się dużą różnicą, bo to decydują już naprawdę maleńkie rzeczy i w tych maleńkich rzeczach jeszcze, szczególnie w końcówkach, brakuje nam i spokoju, i zimnej głowy, i czasami pewności siebie w tym, co robimy, ale ja wierzę, że ten zespół ma to i jutro będziemy w stanie to pokazać. W tabeli naszej grupy Hiszpania i Francja mają po 4 punkty, Czarnogóra i Słowenia po 2, a Polska i Iran 0. Awans do ćwierćfinałów wywalczą tylko dwie najlepsze drużyny. A początek meczu z Hiszpanią jutro o 20:30 w Tauron Arenie w Krakowie. Natomiast relacje z tego meczu w programie Pierwszym Polskiego Radia. Słowacka Juventa Michalowice będzie rywalem piłkarek ręcznych JKS Jarosław w ćwierćfinale Pucharu Federacji. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na 11 i 12 lutego, a rewanże tydzień później. Pęczenistka Natalia Jabrzyk została srebrną medalistką zimowej uniwersjady w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych w wyścigu na 1500 metrów. Polka przegrała tylko z Koreanką z południa, Park Yi-Wu. To 6 medal dla Polski podczas zimowej uniwersjady w Lake Placid. Kamil Piątkowski został wypożyczony do końca sezonu z austriackiego FC Salzburg do belgijskiego Chętu. Polski obrońca grał w Austrii od lipca 2021 roku, ale był głównie rezerwowym. Krzysztof Wołkowicz od lipca będzie piłkarzem Stali Mielec. 28-letni pomocnik związał się z klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Obecnie jest zawodnikiem GKS-u Tychy, w barwach którego w bieżącym sezonie zagrał w 16 spotkaniach pierwszej ligi, strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty. W tabeli ekstraklasy Stal zajmuje 7 miejsce, liderem jest Raków Częstochowa. Piłkarze Realu Sociedad awansowali do ćwierćfinału Pucharu Króla Hiszpanii. W 1/8 finału drużyna z San Sebastian pokonała Majorkę 1-0. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie tej fazy rozgrywki pomiędzy drugoligowym Deportivo Alavés a Sevillą. Jest 86. minuta i Sevilla prowadzi 1-0. A w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Włoch Napoli z Bartoszem Bereszyńskim na boisku i Piotrem Zielińskim na ławce rezerwowych gra z Cremonese i w 85. minucie Napoli prowadzi 2-1. W Anglii powtórki meczów trzeciej rundy piłkarskiego Pucharu Anglii. W najciekawszym Wolverhampton Wanderers przegrał z obrońcą trofeum Liverpoolem 0-1.
Zwycięzca tego spotkania w czwartej rundzie zmierzy się z Brighton & Hove Albion, którego piłkarzem jest wracający do zdrowia po kontuzji Jakub Moder. Włoch Alberto Betiol wygrał prolog kolarskiego wyścigu Santos Tour Down Under w Adelaide. Polacy daleko, najlepszy z nich Łukasz Wiśniowski był 74. W wyścigu jadą jeszcze Łukasz Owsian i Kamil Gradek. Natomiast trzeci, ostatni etap kobiecego wyścigu Santos Tour Down Under wygrała Australijka Grace Brown i zapewniła sobie triumf w klasyfikacji generalnej. Daria Pikulik uplasowała się na 44. pozycji. Przez ostatnie dwa tygodnie relacjonowaliśmy na antenie radiowej jedynki Ride Dakar. Przypomnę, że wielki sukces odniósł w nim 18-letni debiutant Eryk Goczał, który wraz ze swoim katalońskim pilotem Oriolem Meną wygrał w klasie T4, czyli w pojazdach side by side. Eryk Goczał miał w Arabii Saudyjskiej wielkie wsparcie, gdyż w rajdzie startowali także jego ojciec Marek Goczał z pilotem Maciejem Martonem oraz wujek Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem. Dziś klan Goczałów wrócił do kraju. Spotkał się z nim Jakub Niziński. Eryk, w domu macie już dwa beduiny. Tata jest głową rodziny. To jego beduin jest na tym honorowym miejscu, czy jednak twój? Tak naprawdę wszystkie te beduiny będą w naszej siłowni. Jest to też miejsce przygotowań na następne edycje Dakaru. Jest to też miejsce, gdzie na pewno te beduiny będą nas motywować do dalszej walki. Po dwóch stronach mamy swoje półki i każdy będzie miał swoje honorowe miejsce. Co zdecydowało o tym, że to ty byłeś najszybszy? Czy ta fantazja młodzieńcza? Myślę, że połączenie też mojego bardzo długiego przygotowania. Jest to połączenie tego, że jestem też młody. Myślę, że mam dużo siły do tego, żeby walczyć. Byłem, powiedzmy, że mam też troszeczkę takiej miłości do motorsportu, co też naprawdę motywuje, ale połączyło się to z doświadczeniem, które przekazał mi mój tata, przekazał mi mój wujek i myślę, że naprawdę to ta kumulacja i to, że jechaliśmy razem, naprawdę się na to złożyło. Mówią niektórzy, że w tej klasie jest największa konkurencja, bo pewnie jest. Też próg jest jakby najniższy, choć bardzo wysoki wejścia. Oczywiście tak, naprawdę w tej klasie myślę, że jest najwięcej takich młodych, nowych, ale bardzo, bardzo mocnych kierowców. Ta klasa jest też wyjątkowa, bo te samochody są bardzo bliskie sobie. Są to samochody najbliżej do fabrycznych. Między sobą jesteśmy tacy sami i naprawdę liczą się tam umiejętności. Miałeś koło siebie tatę, wujka, mamę. To było jakieś ułatwienie? To było taki, dawało ci taki element oddechu, że jest ktoś obok? Myślę, że tak, że dodawało to też takiej przyjemności, że jesteśmy razem, robimy to jako rodzina. Na pewno dużo raźniej jest. Też takie momenty ciężkie tego rajdu, jak te bardzo długie dojazdówki, po 500, po 600 kilometrów. Jechaliśmy sobie po prostu razem, stawaliśmy, śmialiśmy się po drodze, co też dołożyło takiego naprawdę fajnego elementu do tego rajdu. Wiem, że to wcześniej dosyć mówić o planach, bo teraz trzeba się cieszyć tym, co się wydarzyło zupełnie niedawno. No ale tak, już sięgnąłeś właściwie nieba w tej klasie. I co dalej? Myślę, że... Pozbędą się ciebie z tej klasy. Myślę, że tak. Mamy taką strukturę w teamie, w którym wypoczynani, w których jeździmy. Jak zdobędziesz już sukces w jednej klasie, masz iść dalej, masz się rozwijać. Na to ja też stawiam. Nie mam sprecyzowanych planów, co będzie następne. Zostawiam troszeczkę margines na te kilka następnych tygodni, żebym doprecyzował to, co mogę zrobić, ale na pewno moim marzeniem jest walczyć w tych najwyższych klasach, w tych prawdziwych samochodach z największą mocą i z najlepszymi kierowcami. W 2023 roku pierwszy egzamin wielki zdałeś celująco, ale przed tobą kolejny egzamin maturalny i tak myślami już tam wybiegasz gdzieś do maja? Tak, myślę, że na pewno było przygotowanie na Dakar i teraz zostawiłem sobie czas, żeby właśnie było to przygotowanie. Ja akurat biorę międzynarodową maturę IB, więc jest to też naprawdę duże wyzwanie, myślę, nieporównywalne do Dakaru, ale na pewno będę tak samo jechał te odcinki specjalne uczenia się, jak i na Dakarze. Marek Goczał, dumny tata Eryka Goczała. Trzecie miejsce na Dakarze. Eryk wam skradł trochę show. Tak, troszeczkę przykrył to nasze trzecie miejsce, ale niech mi państwo wierzą, że nasze miejsce nie ma kompletnie znaczenia przy tym, co Eryk zrobił, bo to się po prostu nie zdarza w historii, żeby 18-latek, który tak naprawdę jego start był cały czas pod wielkim znakiem zapytania, bo warunkiem wystartowania w Dakarze jest przejechanie odcinka maratońskiego, który składa się tam z 5-7 dni. Eryk tego nie był w stanie wykonać, pokonać wszystką, całą biurokrację, dokumenty, prawo jazdy. Eryk miał tak rozpisanego Excela, że wszystko miało na dni policzone, tam dosłownie 3 dni spóźnienia i nie zdążylibyśmy dokumentów wszystkich
wynik złożyć. Najgorsze były te ostatnie dwa dni, jak postawiliśmy wszystko na jedną kartę i wiedzieliśmy, że Eryk musi cisnąć i musi podjąć bardzo duże ryzyko. To ryzyko się wiązało z tym, że może nie dojechać, może się coś stać. Wieczorem cały czas mu powtarzałem, mówię, pamiętaj, nie możesz podjąć tego ryzyka za dużego, żebyś sobie krzywdy nie zrobił, bo się skończy całe twoje rajdowanie. Bo jak państwo wiecie, Dakar jest jednak najbardziej niebezpieczną dyscypliną sportu, jeżeli chodzi o sporty motorowe. Michał Goczał, siódmy na Dakarze. Jazda drużynowa jest łatwiejsza od indywidualnej? Nie, no na pewno jazda drużynowa pomaga w osiągnięciu tego finalnego rezultatu, ponieważ tak jak kiedyś z Markiem na ten temat rozmawialiśmy, że samemu no, trudno jest zdobyć powiedzmy dobry wynik na Dakarze. Jazda drużynowa na pewno pomaga, można przygotować jakąś strategię, zobaczyć komu jak się co układa, no i nam to wydało w tym roku. No na którymś nawet etapie przebiłem chyba dwie opony na trasie i tak naprawdę później trzecią, a mamy dwa zapasy na aucie, także mówię, no to dobra Szymon, wysiadamy, łatamy koło, wysiadamy, a patrzę, a tam nie ma co łatać, także mówię, taka dziura po prostu. No i co mówię do Szymona, ty, ale Eryk jedzie za nami jakieś tam 3-4 minuty, to mówię, łapiemy go, widziałem na tankowaniu, miał dwa pełne koła, także na pewno nam da. No i już go gdzieś tam z góry łapałem, no i Eryk mi też na którymś etapie dał koło, także no bardzo mu dziękuję, bo trudno by mi było ukończyć ten etap bez tego koła, także na pewno jazda drużynowa pomaga. Kronika sportowa. Jedynka. Polskie Radio.